Witajcie kochani. Tym razem chciałbym was zaprosić na kolejny materiał. Tym razem znów nie będzie Urbexu, a materiał poświęcony obronie Płocka. Dokładnie. Za chwilę będziemy obchodzić setną rocznicę obrony Płocka przed bolszewikami. Tak więc jako urodzony Płocczanin chcę tutaj was zaprosić na materiał poświęcony właśnie temu wydarzeniu, bitwie, która 100 lat temu zmieniła życie i zmieniła wiele istnień. Jak zapewne wielu z was wie, Płock brał czynny i aktywny udział w walce z bolszewikami. Obrona Płocka to bitwa stoczona przez oddziały polskiego 2. pododcinka Grupy Dolnej Wisły z bolszewickim 3. Korpusem Kawalerii w dniach 18-19 sierpnia 1920 roku. W ramach walk na północnym Mazowszu podczas Bitwy Warszawskiej. Dowództwo 5. Armii w obliczu sukcesów polskiej kontrofensywy nad Wkrą i Wieprzem nie brało pod uwagę możliwości ataku bolszewików na Płock. Stąd rozkazano jego załodze, aby 18 sierpnia przeszła do działań zaczepnych. W rzeczywistości przeciwnik rzucił pod miasto główne siły 3. Korpusu Kawalerii wsparte piechotą i artylerią. Idące w natarciu polskie oddziały zostały w znacznej części rozgromione, a sowiecka kawaleria wdarła się bez żadnego większego problemu do miasta. Za cenę poważnych strat polscy żołnierze i marynarze liczne wsparcie przez ludność cywilną zapobiegli całkowitemu opanowaniu Płocka przez bolszewików. 11 sierpnia Armia Czerwona została wyparta ze zdobytej poprzedniego dnia części miasta. Podczas walk o Płock bolszewicka kawaleria dopuściła się licznych mordów, gwałtów i rabunków. Witajcie, serdecznie grupa Robek z moją pasją. Cześć. Moi drodzy, dziś dla was nagrałem taki specjalny materiał, mianowicie seria Spacer po Płocku. Jeżeli ta seria się, kochani, przyjmie, to będziemy dla was nagrywać więcej takich odcinków. Chcemy dzisiaj was zabrać do miejsc bardzo szczególnych dla nas płoszczan, ponieważ jak wiecie, no 100 lat temu nasze miasto Płock brało czynny udział w walce przeciwko bolszewikom. W dniach 18-19 sierpnia nasze miasto było zaatakowane przez Sowietów i Płock tutaj oczywiście dzielnie stawiał opór najeźdźcy. Chcemy wam pokazać te miejsca, gdzie toczyła się bitwa o Płock. Za chwilę będziemy w pierwszym miejscu, widzimy się za momencik. Tak więc, moi drodzy, znajdujemy się teraz przy pierwszej lokalizacji, która nas tutaj interesuje. Na rogu 1 Maja Sienkiewicza jest tutaj tablica pamiątkowa. W tym miejscu dokładnie znajdowała się barykada, gdzie podczas ataku na Płock tej cywile i żołnierze bronili naszego miasta. Barykada, tutaj jest pierwsza tabliczka, druga tabliczka będzie tam dalej na Misjonarskiej. Ale nas na razie interesuje to miejsce, potem przejdziemy tutaj ulicą 1 Maja do Placu Obrońców Warszawy. I moi drodzy, tak jak tu widzicie, tutaj w tym miejscu właśnie była pierwsza barykada. Tutaj nasi dzielni poszczanie się powstrzymywali opór bolszewików. Jak wiecie, bolszewicy atakowali nasze miasto 17 sierpnia. Bitwa trwała 20 godzin. Skończyła się 19 sierpnia. Dużo ludzi zginęło, ponad 400 osób, 200 zostało rannych. Przed chwilą bolszewicy udarli się do naszego miasta w godzinach popołudniowych 17 sierpnia. Wykorzystali lukę w polskiej obronie, ponieważ tutaj no, dowództwo naszej polskiej armii nie spodziewało się, że Płock zostanie tutaj zaatakowany przez bolszewików, ponieważ tutaj odnieśli już dwa dni wcześniej, 15 sierpnia, sukces tutaj, jak trwała bitwa warszawska. No i nikt się nie spodziewał, że to w ogóle takie coś będzie miało miejsce i Płock nie był do końca przygotowany na początku na obronę przed takim najazdem, a nasze miasto uderzyła tej horda ogromna bolszewików, 3000 żołnierzy,
ogromna przewaga. Płock zaatakowała trzecia dywizja pod dowództwem Gajegana. Był to okrutny rzeźnik, który nie brał jeńców, nie okazywał litości. Ale jak to było w przypadku Sowietów, tutaj Sowieci, gdy weszli do Polski, się tej rozproszyli. Część zaczęła tej gwałcić, część rabować. Niektórzy tylko walczyli. Więc to dało też naszym tej żołnierzom czas na obronę. Mimo wszystko, chociaż byliśmy atakowani, Rosjanom nie udało się przejść na drugą stronę Wisły. Obroniliśmy Radziwie. I mimo wszystko walki jakoś tutaj się na tych terenach toczyły. Teraz właśnie idziemy ulicą 1 Maja, tutaj gdzie za nami była wcześniej ta pierwsza barykada. Za chwilę będziemy przy Placu Obrońców Warszawy, gdzie jest pomnik Piłsudskiego. Ale my za chwilę pójdziemy też na Misjonarską, gdzie była druga tablica. Tam też toczyły się walki. A po pomnik Piłsudskiego przyjdziemy na sam koniec tej praktycznie. Aby tutaj wspomnieć, że oczywiście Piłsudski też był w naszym mieście. Rok później i oznaczył tutaj na nasze miasto Krzyżem Walecznych i nasze miasto tutaj dostało status miasta bohatera. Tutaj podczas bitwy uszkodzeniom uległo wiele sklepów, wiele linii elektrycznych. Miasto na 20 godzin było bądź jednak w rękach Sowietów. Ale mimo wszystko nie poddaliśmy się i walczyliśmy, bo my jesteśmy tutaj narodem walczącym. Ja i Dawid tutaj pochodzimy z Polski, jesteśmy Podszczanami od urodzenia, więc dla nas takie święto jest bardzo szczególne. Bardzo ważne. Tak, dbamy o takie miasto, o takie szczegóły, o takie święta. A nasze miasto jest naprawdę wyjątkowe i jest naprawdę wiele ciekawych zabytków, wiele ciekawych miejsc. Oczywiście z Dawidem serdecznie zapraszamy do naszego miasta, jakbyście tutaj chcieli wybrać nawet na urbex, czy historycznie właśnie takie miejsca pozwiedzać. Naprawdę jest cmentarze, dokładnie jest naprawdę co zwiedzać w naszym mieście. Mamy fajne wzgórze Tumskie, a my tu skręcimy teraz na ulicę Misjonarską i tu niedaleko powinna być ta tabliczka druga, upamiętniająca właśnie to wydarzenie. Tutaj też odbywały się walki. Cały ten teren, tak, gdzie Plac Obrońców Warszawy 1 Maja, to był stary, stary Płock. Moi drodzy, tutaj znajdujemy się przy już tabliczce, tutaj po mojej prawej. W tym miejscu żołnierze Wojska Polskiego i mieszkańcy Polska odpierali również ataki bolszewików. Tam była pierwsza barykada, tutaj też była barykada i w tym miejscu też odbywały się walki. Nasi tutaj mieszkańcy Polska bardzo ochoczo i z wielkim zapałem pomagali wojsku naszemu w walce z Rosjanami, aby nie dopuścić do złamania szyku i do podbicia naszego miasta. Się właśnie na Placu Obrońców Warszawy. To miejsce dla nas też jest bardzo szczególne. A mówię o tym miejscu, ponieważ 15 sierpnia odbyła się Bitwa Warszawska. To też jest bardzo ważne święto tutaj dla nas, Płocczan i ogólnie Polaków. Wojska polskie zmierzyły się z ogromną hordą, ogromną przewagą wojsk sowieckich pod Warszawą. Gdy już wszystko było stracone, udało się odeprzeć atak. Nastąpił cud nad Wisłą. Nasi żołnierze wygonili Rosjan z okolic Warszawy i Sowieci zaczęli się cofać. No i oczywiście, tak samo tutaj wspomniałem, 18 sierpnia, właściwie 17-18 tutaj na przełomie, nasze miasto pozostało zaatakowane, gdy Sowieci już tutaj wycofywali się w ramach właśnie Bitwy Warszawskiej. Znajdujemy się teraz przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego.
naszego marszałka, który tutaj oczywiście bronił Warszawy i naszego państwa przed atakiem bolszewików. Józef Piłsudski przybył do Płocka 10 kwietnia 1921 roku, czyli rok po wydarzeniach związanych z Bitwą Warszawską, i uhonorował nasze miasto Krzyżem Walecznym i oznaczył tutaj bohaterów naszego miasta, również pośmiertnie dzieci i mieszkańców, żołnierzy. Polaków. Tutaj nas interesują właśnie dwie tablice. Tablica poświęcona Piłsudskiemu oraz tablica z nazwiskami osobami, które poległy właśnie podczas obrony Płocka. Tutaj tam podejdziemy. O, 1120, deszcza. Za nami widzicie najnowszy pomnik, który powstał tutaj parę lat temu, poświęcony właśnie obronie Płocka w 20 roku oraz odzyskania stulecia niepodległości przez tej właśnie Polskę. Ten pomnik naprawdę tutaj ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ no nasze miasto zasłużyło na to, aby takie pomniki, takie tablice w naszym mieście się znajdowały, i uważamy po prostu, że takie wydarzenia, takie miejsca, o tym wszystkim, co trzeba pamiętać, trzeba to czcić, bo kto nie zna własnej historii, ten uważam, no, dla nas jest nikim. Musimy pamiętać o tym, co było, co wydarzyło się, ponieważ no, historia jest bardzo, bardzo ważna. Nigdy nie wolno nam zapomnieć ani zamieść tego pod dywan, co się wydarzyło. Jak nasz kraj, nasza ojczyzna walczyła o wolność, niepodległość. Gdyby nie oni, mogłoby nas teraz w ogóle nie być, albo byśmy do tej pory żyli pod zaborami. Cześć i chwała bohaterom! Jak tutaj widzicie, tutaj na rysunkach jest opisana historia w skrócie właśnie obrony o Płock. Tutaj przed nami jest katedra, która jest tam za mną. W
fajnie tutaj to wygląda, fajnie, że tutaj to postawili. Super to wygląda naprawdę. Jak ktoś sam może sobie tutaj poczytać, to w tym momencie możecie zatrzymać oczywiście. O, tutaj Mateusz Jeziorowski, 11-letni chłopiec, który naprawdę był bohaterem, zrobił ogromnie dużo dla naszego miasta. Ładował broń, roznosił amunicję, podawał ją walczącym na barykadach żołnierzom. Naprawdę chłopaczek tutaj zrobił kawał dobrej roboty. Możemy być dumni z takich bohaterów, bo naprawdę Polska ma z kogo być dumna. Wielu bohaterów na przełomie różnych dziejów było w naszym kraju. O, tutaj możecie to wyglądać, zobaczyć jak to mniej więcej wyglądało na rysunkach. To jest trochę też historii jeszcze Tadeusza Jeziorowskiego. Tadeusz Jeziorowski znalazł się na jednej z zapuszczonych przez Polaków barykad, gdzie zobaczył postawiony karabin maszynowy na kółkach. Mimo ostrzału strony oddziału bolszewickiego, jeden statek zdołał przyciągnąć cenną broń na inny punkt oporu i oddał w ręce polskich żołnierzy. Chłopak naprawdę zrobił kawał dobrej roboty. Nie bał się, był odważny. Super, że miasto tutaj to postawiło, że możemy też to dla was pokazać, bo naprawdę warto. Czy pokazują naszą historię. Tak, naszego miasta, tak pokrótce, ale jest takie najważniejsze wydarzenia są pokazane. Właśnie super sprawa, naprawdę. O, tutaj właśnie też jest, gdy bolszewicy wycofywali się spod Płocka, rozstrzygnięta na korzyść Polaków była już Bitwa Warszawska. Wielkie zwycięstwo nad Armią Czerwoną zdecydowało o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. W tym kontekście Bitwa Warszawska jest uznawana przez historyków za jedno z najistotniejszych starć zbrojennych w dziejach świata. No i tutaj widzicie ostatecznie we wrześniu opór Armii Czerwonej został złamany w 20 roku. No i po prostu bolszewicy uciekli i ich rewolucja na Europę i świat się nie udała. Ale niestety, co się nie odwlekło, to nie uciekło. Jak to mówię, w 1939 roku ponownie Polska została zaatakowana razem z III Rzeszą. I wiecie, jak to się skończyło dla nas, niestety źle, rozbiorem. Ale w 20 roku udało nam się ich pokonać, rewolucji, do rewolucji nie dopuścić. I to jest właśnie dla nas najważniejsze. Z tego możemy być naprawdę jako Polacy, jako Włoszanie dumni. O, tutaj też jest, jak wspomniałem wcześniej, właśnie Piłsudski odwiedził Post 10 kwietnia 2021 roku, no i tutaj oczywiście odznaczył tutaj bohaterem, tutaj oczywiście odznaczył nasze miasto i bohaterów Krzyżem Walecznych. Nasze miasto, czy ono się śmiano, miasto bohatera. Znajdujemy się właśnie pod ratuszem płockim, tutaj za moimi plecami widzicie, na ratuszu jest fajne plakaty symbolizujące właśnie stulecie obrony Polska przed bolszewikami. Jak tu widzicie. A my za chwilę wybierzemy się jeszcze do cmentarza garnizonowego, gdzie leżą żołnierze z tamtych czasów, kiedy Płock był atakowany przez bolszewików. Odwiedzimy dla was te groby, aby upamiętnić ich cześć i chwałę. Jesteśmy właśnie na cmentarzu garnizonowym, gdzie leżą żołnierze, którzy oddali życie za Płock w 1920 roku. Tutaj oprócz tego są jeszcze żołnierze z pierwszej wojny oraz z początku drugiej, ale nas interesują tylko groby z 1920 roku. Tak więc wchodzimy na cmentarz. Tutaj po prawej jest symboliczny krzyż z 1920 roku. Tutaj możecie go po mojej prawej zobaczyć. Tutaj właśnie te białe krzyże, cały ten plac to są właśnie żołnierze, którzy oddali życie za naszą ojczyznę w 20 roku. Tutaj jeszcze są oczywiście mogiły żołnierzy rosyjskich, niemieckich, ale tutaj głównie właśnie interesuje nas ta część, bo tutaj chcemy tą część dla was pokazać.
W ogóle na naszym YouTube mamy ten materiał tak, z tego miejsca. Cmentarza też mamy, zapraszamy oczywiście na cmentarz garnizonowy. Tam dokładnie będzie pokazane wszystko. A tu tak symbolicznie chcieliśmy sobie pokazać dla was to miejsce, gdzie właśnie nasi rodacy leżą dumnie i z honorem. Jeszcze tutaj na cmentarzu katolickim na polskich Powązkach. Chcę tutaj jeszcze pokazać wam grób Antolka Gradowskiego, który w wieku 14 lat zginął właśnie śmiercią bohaterów 16 sierpnia 20 roku i został pośmiertnie oznaczony Krzyżem Walecznych. Młody chłopak oddał życie za wolność naszego miasta. Cześć i chwała bohaterom, cześć i chwała bohaterom, cześć i chwała bohaterom. Tak więc moi drodzy, to było na tyle. Tutaj dla was zakończyliśmy ten materiał. Tutaj dziękuję Dawidowi za to, że się był moim kamerzystą. Tutaj nagrywa tutaj moje tutaj słowa. Tak więc moi drodzy, to jeszcze taka jedna informacja. Za parę dni odbędzie się właśnie 100. rocznica obrony Polska przed bolszewikami. Jeżeli ktoś ma czas, zapraszamy tutaj do naszego miasta, bo warto Płock zwiedzić pod tym kątem. Jeżeli ktoś interesuje się historią, to zapraszamy. Piszcie też na naszego Facebooka, Instagrama, jeżeli byście chcieli jakiś spacer po Płocku. Grupa Urbex z moją pasją was oprowadzi. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia na następnym materiale. Siema! Siemka!